serdecznie na szkoleniu organizowanym przez Akademię Rozwoju Budie, które jest tak naprawdę nagrodą za tutaj wasz całokształt tak, pracy czy współpracę z działem szkoleń w tym roku. Także dziękuję wam za wsparcie i liczę na dalszą tak owocną współpracę. Mieliśmy okazję przetestować jakieś ekstremalne sytuacje, które mogą nam się wydarzyć na drodze, bo jako handlowcy spędzamy jednak w samochodach dużą część naszego życia. Są różne sytuacje niebezpieczne na drodze, tutaj mieliśmy okazję przetestować i poślizgi pojazdu, i poślizg tyłu, i poślizg przodu, więc na pewno może się nam kiedyś przydać na drodze, a nóż widelec uratuje życie, bądź to nam, bądź komuś innemu uczestnikowi drogi. Które było dla mnie najbardziej zaskakujące, polegało na wejściu zakręt w prawo od zewnętrznej strony, gdzie nagle symulowaliśmy pojawienie się przeszkody. Ćwiczenie było naprawdę bardzo emocjonujące, ponieważ w ostatniej chwili pokonywaliśmy zakręt, wchodziliśmy w ten zakręt i auto wpadało w poślizg, tak? I trzeba było założyć lekką kontrę i jednocześnie wyhamować. To było naprawdę niezbyt łatwe, tym bardziej, że to był najbardziej wilgotny odcinek drogi na całym szkoleniu. Pierwsze szkolenie w tym roku postanowiliśmy, że nagrodzimy handlowców możliwością wzięcia udziału w szkole jazdy Subaru za całokształt współpracy z działem szkoleń z Akademią Rozwoju Goodyear. Szkolenie to ma na celu doskonalenie umiejętności jazdy w różnych sytuacjach trudnych, które mogą nas spotkać na co dzień na drodze i nauczanie poprawnych nawyków, zaczynając od siedzenia za kierownicą, kręcenia tą kierownicą, odpowiedniego wchodzenia w zakręt, nieścinania zakrętów i tak dalej. Dziękuję Akademii Rozwoju Goodyeara za możliwość wzięcia udziału w tym postanowiącym szkoleniu.